19 lipca w Trzebieży zainaugurowano 60. etapowe regaty turystyczne. To najstarsza regatowa impreza w naszym kraju. Trwa nieprzerwanie od 60 lat i organizowana jest przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Flota w tym roku jest imponująca, duże grono stałych uczestników, ale i wiele młodych załóg. W 9-etapowej edycji jubileuszowej wystartowało 270 osób i 77 jachtów. Piękny jubileusz, wielopokoleniowa tradycja. No w tym roku będziemy musieli wytrzymać razem o dzień dłużej. Także cieszę się, że mogliśmy ten jubileusz podkręcić i zrobić z etapowych imprezę transgraniczną. Odwiedzimy naszych przyjaciół w Ikerminde. Etapowe regaty turystyczne płyną tradycyjną trasą, cumując w kilku portach, takich jak Świnoujście, Wolin, Dziwnów, Kamień Pomorski czy Nowe Warpno. Ostatnim etapem jest odcinek Stepnica-Trzebież, w którym jednostki staną do rywalizacji o Puchar Burmistrza Polic. To pierwsze regaty współorganizowane przez nowe władze naszej gminy. To żeglarstwo ma coraz lepsze warunki w naszej okolicy. Powiem na razie tajemniczo, że przygotowujemy się w gminie Police do tego, żeby te warunki Wam jeszcze bardziej poprawić, żeby to żeglarstwo było jeszcze bardziej popularnym sportem i formą rekreacji. Dla śmiałków, którzy pokonają ostatni etap i dotrą do Trzebieży, przygotowano szereg atrakcji. Oprócz uroczystości wręczenia nagród, żeglarze wezmą udział w biesiadzie i szantowym koncercie na żywo. Partnerem i współorganizatorem regat jest gmina Police.